Tak. Siemanko, z tej strony Spinpeace. Tym razem wybieramy się za czym, panowie? Za okoniem. Za okoniem. Idziemy poszukać okonia. Także zobaczymy, co będzie. Startujemy tutaj u nas na Klobojowej Wodzie. Później pójdziemy na rzekę. Może się coś będzie działo, może nie. Pogodę mamy ładną, więc wycieczka będzie fajna. Siema wszystkim, jesteśmy dzisiaj na Klobojowej Wodzie, idziemy za okoniami, jesteśmy całą ekipą. Zobaczymy, co dzień pokaże. Kocham Krisa. Czekaj, no teraz. Siema wszystkim. Mam tremek. Nie mam do powiedzenia. Jak będzie coś fajnego, to jeszcze gdzieś dotknę. No. Tutaj mamy dla kolegi, proszę bardzo. Jedna od Krzysia. I od, znaczy jedna od tego, co kręci, druga ode mnie na start. Dwie paczuszki, proszę bardzo. Dzięki, chłopaki. To są nasze dobre killery na kanał, także na nie na pewno połowisz. Tak? Witamy w klubie. Witamy w klubie. Złamanych serc. Złamanych serc. O, proszę, Krzyś, pierwsze zacięcie i to chyba raczej szczupak. Miał być okoń, o, nie? Miał być okoń. Tak jest. Na fluokarbonie, ale się nie wyciął. A bo to na obrotyczce to wiesz, często tak jeżdżę. Ładnie, gratulacje. 1-0. Tak jest. Maluszek wraca. O. To ty, tu są żywce. Na szupaka? A takie. I co tam, Chris? Nie czujesz tego? Nie, no kilka uderzeń było, ale widzisz tam, co się dzieje na wodzie. Ale na wodzie widać, że coś się dzieje, nie? Coś się dzieje, ale też jest pogoda, ciepło, samo południe, to wiesz, nie ma czego oczekiwać, nie? Co, to będziemy na tą ribę lecieć, nie stąd? No na pewno pojedziemy zaraz tam. No ale tak, ty wyciągnąłeś szczupaka. Nie chciałem go wyciągnąć. Ja wyciągnąłem worek na maksa. Ewentualnie. Tak, worek na maksa. A Łukasz, co tam u ciebie, bo ty... Ja złapałem okonia giganta z 10 cm. Debiut! Słuchaj, ile takich okoni wyciągnąłeś? Jednego. No przy takiej lince pływającej po tym, to nic nie wyciągniesz. No czekam, aż opadnie, tak jak mi mówiłeś. Ale musi być naprężona. Aha. Musi być naprężona. Tutaj kolega do nas dołączył. Bardzo fajny kolega. To jest balon. To musi być cały czas ta klinka. Szczytówka musi być cały czas nagięta. Cały czas. Łowi dzisiaj pierwszy raz, tak, łowi dzisiaj pierwszy raz na spinning. Tak trochę mu tu podpowiadam, ale powiem wam tak, łowi dzisiaj pierwszy raz na spinning, może mu to jeszcze za bardzo nie idzie, jeszcze nie zna systemu, ale on wyjął okonia, a nikt więcej nie wyjął, a przyjechaliśmy na okonia, także jest na pewno duży potencjał i będą efekty. Jedziemy teraz na ribę i zobaczymy, co się będzie działo na rzece. Bo tutaj no, pegi zaczęli obstawiać tak, że nie ma nawet gdzie chodzić. Czekaj, to mi żona kanapki dobre zrobiła. O, papu nawet dadzą, proszę bardzo, jak tu Krzysia dbają. Folia Krzyś o Krzysia. Ale folia się skończyła, akurat dostałeś to, co koniec folii jest. Co się po plecaku tarzało? No dobra, to na razie zostawię. Nie jest to mistrzostwo świata, bo to czesko, ale... O, tą trzaskę, kurwa. Ale słuchaj, gdzie jest Adaś? On takie tłuste, te kurwa, bo... Ja nie zapomnę, jednego razu jechaliśmy na ryby. Dzień wcześniej chlaliśmy. Adaś mówi, kurwa, kanapki jeszcze musimy zrobić. Najebany, on ledwo od stołu wstał, kurwa. Bułki, kroj, kurwa. Ketchup z majonezem, kurwa, nie? Bułki, jak miałeś bułkę, to bułka, jak ją zegniesz, jest taka, a Adasia były takie, kurwa, nie? Mhm. Najebane sosu, ogórków, pomidorów. A jak ugryzłeś, to pełny ryj. Jak jadłeś, to wszystko by lepiało, kurwa, z tego, nie? Łapać trzeba było, ale dobre. Ja jestem ciekaw, jak wygląda na tej rybie. Ten dołek tam. Wtedy, co ja przyjechałem, to oni bagrowali. Przebagrowany. A ci powiem, że ja teraz mam pomysł w ogóle nie wchodzić na tą kładkę między ribą a tym przepustem, się wyczołgać z tej strony i spróbować porzucać z kusaka. Zanim ta ryba nas zobaczy tam. Dobra, co panowie, komu w drogę temu kija w plecy? Chcecie tego rybula? Nie, ja ci powiem teraz nie. Dziękuję ślicznie. Nie, no po piwie jestem to...
let's go, to riba. Zobaczymy. Takie białe? No, albo zgniła ta, nie? Bo z drugiej strony są też takie, widzisz? Po lewej. No bo to się na wodzie jest, nie? No. Ucieczka z poprawczaka, Gerare mu w auto. No, chłopaki tam poszli wypatrywać kleni i powiem wam, taka kałuża. Nie wiem, czy widzicie, ale zobaczcie, co się w wodzie dzieje. Nie wiem, czy będzie widać. Ale tu rybki takie pływają, że ręce opadają. No, chyba się musi też wyjmie. Ale błoto. Nie ma tu ryb. No ale jak to zamknięte, to co? Co ty za kartofla masz? Siedzi. Fajnie. Widzę, ładne. Podbierzesz tego? Czy podniesiesz? Podniesiesz go na wędce pewnie. No, jak ta woda tak ma? No. Piękny, nie? No. Łukasz, taki ładny. Niby nieba są. Rybki, Krzyś. Idziemy, nie? Tak. Raz, dwa i kurwa, mamy krzyża. Bam! Krzyżowych bam, kurwa. Prawie w to samo miejsce, tylko że ty w swoje, a ja w swoje, nie z tej bańki. I szybko zapierdalasz. Aha. Będę miał branie. O, jest. Puścił. Spiął się. Spiął się. No, i tutaj siedzą kleniki? Tak. Same było tam, gdzie można było podjechać. O tak, poszedłem się tutaj, ja tylko tak. Pyk, jak widziałem, że szły, nie? Przed nimi. Dwa obroty, płatko, hop, płatko, hop, płatko, hop. Tak? Od razu. Ale malutkie takie, czy duże? Nie, no takie kurwa, takie, takie o... Babysy. Babysy, no. Dużo mniejsze od tego, co złapałem tamtego, nie? No, tu gdzieś się muszą odchować, nie? Tak ogólnie fajny dzień, słoneczko. Co chwilę jakieś chmurki nas schłodzą. Wiaterek jest, no tutaj taka aleja. Piwo by mnie schłodziło. No, kurwa, wiesz jak mnie, sorry. Wiesz jak mnie sushi?
wypiłem dwa i normalnie mam Saharę, nie? W ogóle, o, taki kawałek żeśmy przeszli, znaczy takich kawałków kilka, dużo żeśmy się pochodzili, ale to nie koniec, to jest połowa dnia, także jedziemy na następne miejsce, zobaczymy, co tam się będzie działo. Znaczy wrócimy na te stawy, tylko teraz je obejdziemy, a jeszcze przed spróbujemy sprawdzić takie miejsce, więc zobaczymy, jak dotrzemy do tego miejsca, to się odezwiemy. Tutaj chłopaki już dotarły do samochodu. Tymczasem. Jak tam, przekonał cię lajcik, czy nie? Przekonał mnie. Podoba ci się lajt? Bo to twój pierwszy spinning w życiu, tak? Ogólnie. Czy to jest jeszcze pożyczony? Znaczy, chodziłeś tam jeszcze na jakieś szczupaki, tak? Mój jeszcze. No ale taki sam kij przyjdzie, także. Nawet nie wiedziałem, tak. No chodziłem na tym, ja byłem 4 czy 5 razy na tym, na spinningu. Tu tam jakieś szczupaczki złowiłem, ale no takie kije, co ja kupiłem, to ja się nie znając, no to wiesz, to ani tego nie poczułeś, wyciągnąłeś go jak płotkę. No bo jak to taki kupiłeś twardy kij, to takie są efekty. No takie właśnie przynęte jak Chris tam ma, nie? Te no wtedy czujesz, jak ta przynęta chodzi, no. 50 gram. Jak są takie. Coś większego, nie? No tak, no gramatura swoje kija robi, nie? I tak samo hol jest różny, nie? Ciężko jest z kijami, żeby dobrać dla siebie. Trzeba trochę ich przemielić. Dokładnie. Męczysz? Ostatni krzyk łabędzia. Ostatni kast i skacze na główkę. Ale co? My tu mamy nas. Drugi raz jesteśmy i znowu teraz pod rząd chyba. I znowu patelnia taka, że głowa boli, nie? Przyszedłem tu do ciebie, żebyś rzuć gdzieś. Jak, no, rzuć. To mnie nie uczasz. Nie, chcę zobaczyć, jak wybuchnie woda, żeby było widać na. Żeby tutaj widzowie mogli. Jakoś kurwa główkę. Kartofla? Dziesiątka, no to wtedy. Chyba nie trzeba nawet. O, nie, no trzeba. Znaczy akurat chyba nie w to miejsce rzuciłeś. A czym ty rzucasz? Polaczkiem. Aha. Jest. Jest. Proszę bardzo. Kamera. Action. Jest. Szczupak. Weź podbierak. Jak możesz. Ty, ale to jest ładny szczupak. Właśnie nie, malutki. Ale zamulony. Dżakuś. Dżakuś, proszę bardzo. Idzie do nas dżakuś. To jest szczupły? Szczupa. Ale to jest taki mistrz szczupłych. O Boże. Poczekaj. No, mistrz, chcesz go za linkę podnieść? O, dobra, on już wypiął się. Ale zobacz, jaki on jest ale chudy. Popatrz. Nie, dobra. Trzymaj go w podbierach. Ale bardzo. Chodzi o to, że ten, że dobrze się wypił, bo nie chcę tej, wiesz, kotwicy. No, żeby ona się w siatkę zaraz biła. Tak. Jemu mordę rozpruje. Dobrze się rozczepił, ale... Ale jest strasznie chudziutki, zobacz. Pokażę. Mały, nie mały. Rybka to rybka, nie? Mały to ja myślę, że w gacie. Ale jest... Tak zawsze mówili. Strasznie młody. One tu szarżują, nie? Tak, no. Taki. O, wersja slim. Torpeda, no mówię, że jest slim. Wersja slim, naprawdę. Czekaj, żeby się kornik nie zjadł. To była wersja slim. Widzieliście? Slimshot. Slimshot, kurwa, no. Ale jak on uderzył, kurwa. Tak? Jak dziki mops. Chciałem, że to okoń. Ty, trzeciego szczupaka ci wyjąłeś, nie? No. My żadnego. No to biało-czerwona, nie? Ona po prostu tu robi furorę na tych wodach. No. Nie ma ich więcej, tylko Chris wybobrował z pudełka moją, swoją posłał w piach w zeszłym tygodniu, nie? No, nie ma ich więcej i kosi, cały czas kosi, widzicie? Widzicie, jak ja jestem w porządku? Jemu dałem, sam nie łowię. Bez komentarza. Ale za to piję szóste piwo. Lekko się opierdzielam. Nie, akurat z przynętami to my się dzielimy, każdy bierze to, co ma i sobie tym łowi. Kiedyśmy to rozdzielali, później żeśmy się pogubili i na końcu nie ma to sensu. Kupujemy też je wspólnie, paczkami, także nie ma co tego wyliczać, bo człowiek by się włosów dostał, nie? Oczywiście. Ale słońce się odbija od tafli, lustra tak? Strasznie, no. Jakiego? Siedzi, proszę bardzo. Już tu wracam do mistrza dzisiejszego dnia.
skopał nam tak dzisiaj zady. Albo nie, chyba oko. Jakiś piw-paw. Jakiś piw-paw mały. No, ale jest. Nie ma, tak? No, spadł, dobra. Ale ładnie też uderzył. Tak? O, zobaczcie. Ja spróbuję tu rzucić, może to będzie widać. Czekaj, Krzyś. Daleko. Załóż jak taką, załóż tą fioletową z tą dziesiątką główką i zobaczysz jak jest plask, co się dzieje na wodzie. Chcę wam pokazać po prostu jak te okonie ganiają. Jeszcze tu porzucam, one mogły zejść teraz niżej, bo coś nie wychodzą też, nie? No nie widać. Nie próbuję łowić, tylko chciałem pokazać, bo są takie wybuchy wulkaniczne z wody, erekcje takie rybne, że... A to okoń jest teraz. Okoniek. 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 Okoniek, proszę bardzo, po udarze słońca dalej łowimy. Udar nieskontrolowany. O, tu się ładnie zahaczyło. Cyk, i się odhaczyło. Grzeje. Grzeje, słońce? Grzeje, słoneczko, grzeje. Ale dobry dzień dzisiaj. Pokonuje nas słońce? Jeszcze na chwilę, jak tak pogrzeje, tak koniec chyba. Ja się poddam. Ale dzień fajny, zaliczony na plus. Dwa dżaki, trzy dżaki, no takie 60-70 cm. No przyłów na okoniówce to duża ryba, nie? No mówię, pewnie. Do tego kilka fajnych okoni, ładnie ubarwionych, co zobaczycie na filmie. No, taki fajne okonki. No nie są to jakieś tam rekordy, ale... Ale ładnie ubarwione. I tak pizgały, że za rekordy robiły, nie? No ten 20, taka ponad 20, co tobie uderzyła. No to ja się przestraszyłem. Chciałeś do wody wpadnieć. No. Ale nie da się, kurczę, zrobić taka patelnia, że to jest głowa mała, nie? No jest miazga, no zobaczcie, trochę na świetle może. Nie ma ani chmurki, jest samo słońce, nie? W ogóle nie ma wiatru. Tu co chwilę coś chodzi. Bo chodzi coś takiego konkretnego. Duża ryba chodzi. Duża ryba chodzi, no ale gotuje się, aż wszystko wyfruwa w powietrze, ale na żabkę wyciągnięty jeden mały okonek. Chciał rękę? To też widziałeś tą barwę jego? On był taki aż... Piaskowy taki, takie kurczę. Te, nie wiem, każda ta, nie wiem, ten kurwa taki tam, co ma, nie wiem, to jakby snake skin. To kurde, każde wszystko było widać. Chłopaki się już zwijają. Teraz wrażenia z brań, pogryzień i innych. Ale wracamy z tarczą, nie na tarczy. Tak jest. Nie poddaliśmy się mimo pogody, mimo tego, kurczę. Wracamy z tarczą, ja dokładnie. Ja zadowolony. Rybka, ręka, fiszką śmierdzi. Dokładnie, ja też. Pogoda fajna. O, przyjaciele. O, rodzina Krzysiek. Także żegnamy się, do następnego. Chris jak zwykle znowu nabroił. Poplątało się. Samo pewnie. Trzymajcie się, do następnego. Trzymajcie się. Do następnego. Hej. Hej. Tak, to jest ten, co tutaj czeka, żeby ja zaczął nagrywać, a mi dojebać tutaj chcę trochę ognia. To nie ja mam Ewą. No i co, moi mili, tym miłym gestem żegnamy się z nad wody. Wodę jeszcze tam widać w tle. Chłopaki już poszli do auta, ja jeszcze mam do zabrania wędkę. Wszystko w sumie zabrali, tylko jeszcze została jakaś puszka po piwie. Do następnego. Co udało się złowić, to się udało. Zajebiście było. No zajebiście było, bo mieliśmy fajną pogodę, byliśmy w trójkę. Udało się wszystkim synchronizować dzisiejszy czas, także pojechaliśmy w trójkę. Także może częściej w trójkę i do następnego, co tu dużo mówić. Nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, co by było lepiej i weselej. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!